Już się nagrywa to. Dzień dobry. Jesteśmy nowymi prowadzącymi w telewizji Hyper i będziemy prowadzić program, starło mi się, Eview Territory. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja także witam Was gorąco i serdecznie. Zapraszamy Was na urodzinowy, zupełnie specjalny, wyjątkowy odcinek Review Territory. Naszym gościem będzie Tomek, a my będziemy gośćmi Tomka. Zobaczcie, jakie mamy super rzeczy dzisiaj. Witam gorąco i serdecznie w jedynym słusznym programie recenzenckim pod tytułem Review Territory. Jestem jego jedynym dobrym prowadzącym. Ze mną są oczywiście bardzo do zastąpienia Tadeusz i całkowicie nieprzytomny Miłosz, który od czasu, kiedy zamknięto sklepy z dopalaczami, niestety do niczego się nie nadaje. Są ze mną też liczne nagrody z okazji pięciolecia Review Territory, na przykład fenomenalny, jedyny w swoim rodzaju kubek. Ten kubek nagrzewa się i kiedy wlejecie do niego coś ciepłego, to pojawią się zupełnie wam niepotrzebni Miłosz i Tadeusz. Są również gry, jest również koszulka Hypera osobiście przeze mnie wybrana. Te wspaniałe nagrody zostały ufundowane przez Hypera, ale także przez CD Projekt oraz Ubisoft. I będziecie mieli wielką okazję wygrać w wielkim urodzinowym konkursie Review Territory. Wystarczy wysłać tylko wspaniałe życzenia na adres hyperc+.com.pl, które to życzenia zastąpieni Miłosz i zastąpiony Tadeusz będą mogli wybrać jako najlepsze skupki i będą mogli również te nagrody osobiście podpisać. To znaczy wezmą długopis i będą podpisywać i te nagrody naprawdę? Podpisane trafią do was. A teraz cofniemy się w czasie, abyście mogli zobaczyć, jak Miłosz i Tadeusz byli 5 lat temu młodzi, przestraszeni i bardzo, bardzo merytoryczni. Cześć, witamy was w naszym małym, osobistym terytorium recenzji. To jest Miłosz. Miłosz będzie zajmował się grami na konsolę. A to jest Tadeusz, który wiedzę o grach komputerowych wyssał z mlekiem matki. Tadeusz będzie zajmował się głównie pecetami, Miłosz będzie zajmował się głównie grami konsolowymi, ale liczcie też na to, że będziemy czasem wymieniać pomiędzy sobą poglądy. Mniej lub bardziej merytoryczne, ale komu to przeszkadza? Mniej? Bardziej. Widzisz, tak wyglądałeś, takim właśnie wybłochem byłeś, jak byłeś młodszy o 5 lat. A teraz zmądrzeliśmy i wszystko jest inne w programie. Czy jesteśmy... Pamiętasz, jak kiedyś przyszedłeś do mnie po programie? Co? Nie, nic, mów. Byłeś mały, kiedyś po programie do mnie przyszedłeś i zapytałeś, jak się umawiać z dziewczyną. Wujku, Miłoszu. Bo byłeś takim nerdem komputerowym, bo to był w ogóle tylko podział na komputery i konsole. Właśnie. I ty byłeś komputerowym nerdem i Tomek ci musiał tłumaczyć. Ja ci mówiłem, że to joypad, a ty mówiłeś, nie, klawiatura i myszka. I myszka. Pojawiały się słynne teksty pod tytułem obłożenie pada i latencja myszy. Latencja myszki. Zapomniałem o tym. Gra się świetnie, jest doskonale wyważona jakby latencja myszy, to się tak fachowo nazywa, znaczy opóźnienie... Daj mi wytłumaczyć, to opóźnienie przenoszenia twoich ruchów na ruchy postaci. I tutaj tego praktycznie nie ma, a na przykład to jest bardzo denerwująca cecha wszystkich FPS na konsole, że zanim ci się ten gościu zareaguje na twoje ruchy, to po prostu mija hektar czasu. Chyba masz latencję mózgu po prostu. Nie mam, po prostu grałem sporo na tych konsolach w FPS-y i umówmy się, konsole nie są sprzętem dla FPS-ów. To są gry na pecety. Aczkolwiek pamiętam, że największa awantura o myszkę i właśnie i latencję i tak dalej była przy okazji Half-Life'a na PlayStation? Na Xbox. Na Xboxa pierwszego, oczywiście, na pierwszego Xboxa. Tomek to jest, ja przepraszam, też... ja wam lepiej... On pamięta lepiej. Tomek jest największym fanem naszych programów, ogląda każdy odcinek kilkukrotnie. Wielokrotnie. Właśnie wielokrotnie. Tomek, bo ty żeś ten program wymyślił, to teraz my cię przesłuchamy. Weź mi powiedz, co cię tknęło? Chciałem mieć program recenzencki. Ja się na przykład będę dzisiaj obkładał konsolami. I tak będziemy będziemy najfajniejsi. I wiedziałem, że ten program nie może być taki program jak wszystkie programy recenzenckie na świecie, który będzie polegał na tym, że usiądzie dwóch kolegów lub będzie jakaś ładna koleżanka i będą mówić: muszę jeść mózgi. To jest tak, że Miłosz to jest ten casualowy gracz, który tak sobie pogrywa, a ja jestem ten hardkorowiec, który się zna na temacie. Poza What? Warcraftem.
Poza Warcraft... Nie, przepraszam, w Warcraftie mieliśmy bardzo podobny staż, aczkolwiek Miłosz, muszę powiedzieć, grał dłużej ode mnie. Ja też bo obaj żeśmy... I nie wiem, czy pamiętacie słynną waszą dyskusję na temat Warcrafta. No, mówisz o materiale z Burning Crusade, który był powiedziany cały slangiem i były do niego podpisy. Mam nadzieję, że to się da wyciągnąć z archiwum. To dokładnie, słabym nie jest. To ja zrobiłem zupełnie co innego. A po przejściu przez portka od razu na Monta, i w długą, przez wszystkie lokacje. Co, flightpaty zbierałeś? Ale stary, zbierałem wszystkie sobie flightpaty, oznaczyłem. Zacząłem, jakie są... Gdzie jakie mapki, gdzie jakie levelki. Itemy ograniczone, ale agrowałem po prostu korps runów to Z20. Właśnie, coś mi mówiłeś, że ten, że tam jakąś fajną akcję, że wyciągał te limity, te itemsy. Z pierwszym sezonem Review Territory nieodłącznie jest związana osoba Maćka Olbrychta, niestety... Świętej pamięci. Świętej pamięci odszedł do tego najbardziej wirtualnego ze światów, który tak naprawdę was sformatował podówczas. Niemniej ostatni odcinek, który Maciek zrobił, ma w sobie też taki element bardzo zabawowy, ale też taki bardzo znaczący dla naszego cyklu programowego Review Territory, czyli granie nie tylko w gry typowymi urządzeniami, ale na przykład językiem Miłosza. Nie no, Bayer tylko tak jak mówię, no moje jedyne zastrzeżenie to cena ja plus w to ilość poziomu. Ja w to absolutnie wchodzę, ponieważ no dobrze, ale nie ma jakichś dłuższych gier na Itoja niż takie, które trwają 15 minut? Są, ale ta jest nowa. Trzeci level, a ile to jest 9 minut? Cieplutka i warto. Okazało się, że nie interesują nas wyłącznie gry, ale pewnie jak zauważyliście od początku, także narządy. I narządami... Różne. Na przykład zajmowaliśmy się narządami do dmuchania. Szerokie i podłużne. Tak, to było przy okazji testowania joypada. Ciężko to było nazwać testowaniem, ale tak naprawdę był to genialny pomysł na to, jak sprawić, żeby review Territory było jeszcze bardziej nietypowe. Ej, przytrzasnąłeś ją. Proszę. Nie masz szans. Był to drugi przypadek, kiedy zrobiliśmy coś niezwykłego, bo pierwszy to było oczywiście niezniszczalne mierzenie długości kabla bez kabla. Bez kabla. Jeszcze w bardzo starej siedzibie kanału Plus Cyfrowego. Ta. Z bardzo długi korytarz. Uwaga. I akcja. 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 Jedziesz, sprawdzaj teraz. Działa. Jeszcze widzę trochę. Jeszcze trochę widzę telewizor. W lewo. Działa? Tak. Kłamie chyba, bo mówi, że działa. Działa. Dobra, dalej się już nie da. To chyba w tym momencie możemy sprawdzić, jak jest wynik naszego testu. Spytaj się Kubicy. Chciałem wam przypomnieć, a propos symulatorów, że również symulowaliśmy zespół rockowy. Ach tak, ze stylizacją na glam rock, miałem futerko. I nawet ze sztuką raz graliśmy. Była sztuka, tak. Ale sztuka to była na Sylwestra, nie w Review Territory, w ogóle się nie znacie i nie pamiętacie. Dla nas to się wszystko łączy. Ale my nie oglądamy naszych odcinków tyle razy, co ty, Tomek. Nie jesteśmy fanami, my skromnie. Nie, fakt, w Rock Bandzie był Tomek na garach, o ile pamiętam. Tak. Ja gitarka, a ty żeś śpiewał. Był słynny tekst, co nie wzrusza Miłosza. Każdy orzech w porze. Tym optymistycznym akcentem Miłosz zakończy program. Tak. Za pergusistę mieć kreczmara. Dziękuję. Lecz na gitarze mnie wzrusza. Ruch dłoni Tadeusza. Michał Goch, co on tam robi? Przecież w ogóle nie wie, co tu się dzieje. Czy ja nie widzę literek? Będziemy kończyć już. Nie będzie więcej gier. Reszta w następnym odcinku.
o ile nie zwolnią nas za to wycie. Bawcie się dobrze swoimi instrumentami. Oglądajcie nasz program z rodzicami. Na pewno nie będę już wam więcej kazać oglądać telewizji. Dobranoc. Jakby to w ogóle taki moment, kiedy pierwszy raz w życiu się przekonałem, że jak się robi program o grach, to jedynymi osobami, które się bawią, są prowadzący. Bo wy tego nie widzicie. Ale nie widzicie wszystkich zblazowanych twarzy operatorów. Spoconych od spotów tutaj. I pan od make-upu, takie kur... I jak pan reżyser mówi jeszcze raz, to wszyscy kur... O co ci chodzi? Startuj. No, kurwa, szedł do ciebie, wiesz? Szedłem po prostu. Bez pieluch, w ogóle nie siadajcie na pananka. Tfu, zesrałem się. A później zaczął się trzeci sezon Reviewtory. Naprawdę? Tak. Już? No. Znaczy, jak ten czas leci. Krótki, no? Ten długi sezon, drugi był. Nie wolno zapomnieć o jednej rzeczy, którą nasz reżyser zawsze, nasz reżyser kochany, reżyseru kochany, reżyser nas katował, czyli promosami, które graliśmy. Promosy, czyli te takie krótkie promocje, które lecą przed, jak sama nazwa wskazuje, przed programem. No więc one często były nagrywane dłużej niż sam odcinek, ponieważ trzeba było przestawić kamerę w jedno miejsce, ustawić A jak się światło. Przestawia kamerę, to trzeba przestawić też I my robiliśmy światło. Tak, i to było fajne, dlatego że nasz pan reżyser, nie wiem czy kochany, wiesz, kochany oraz jego czcigodna małżonka, którą też pozdrawiamy, oni w ogóle mają tak, że on, jego marzeniem było robienie pornografii. Być może, ale przeskoczył na robienie promocji. Na przykład nie kręci go w ogóle robienie takiego programu. I tak, wy sobie posiedzicie na krzesłach, na takim e-scenografii i porozmawiacie. No dobra, no i my siedzimy, nagrywamy ten program. A potem zrobimy pornosa. I coś się tam, pożar, wjeżdża motocykl, z helikoptera wyskakuje Tadeusz, zjeżdża na linię, ratuje dziecko. W tym czasie szybko przestawiamy światła i kamery. Wchodzi Angelina Jolie z Bradem. Z tobą. Wy i ze mną adoptują was. Wy jako dzieci kambodżańskie zapowiadacie następny odcinek. Odjazd kamery wysoko z satelity, koniec. I na koniec jeszcze trzy kozły i wykop. Dzień dobry. Ponieważ Tadeusz się zestarzał i zmarszczył, postanowiłem poprosić panów reżyserów o nową partnerkę na ten sezon. Załatwili wróżkę, wróżka załatwiła żabę do całowania i oto magia miłości stworzy mi partnerkę na ten sezon. Ta-da! Co za padaka. No to teraz widzieliście, na czym spędzamy tak mniej więcej 70% czasu kręcenia Review Territory. Tak, no jeszcze raz. Źle. Dubelek bezpieczeństwa. Ja o, dubelek Bogu, bezpieczeństwa. Bogu dziękujemy, że on się w tej pornografii nie sprawdził, bo tam dubelek bezpieczeństwa to srogo jest zrobić, trudno. Nie da się ubiec. No. Tomku, spytaj nas o coś. Musimy zejść z tematu, bo robi się niebezpiecznie. Ten program chodzi... Chciałem was spytać, dlaczego nie umiecie grać w gry piłkarskie? Jak to nie umiemy? Nie oczywiście, że umiemy, tylko nimi gardzimy i ich nie lubimy. Stwierdziłem, że piłka nożna mnie mierzi i że mamy tak doskonałego recenzenta do tego, że naprawdę nie jesteśmy potrzebni. Zresztą sami zobaczcie. Musimy się wprowadzić w odpowiedni stan. Tak, w związku z czym teraz przy pomocy naszych super recenzenckich mocy zamienimy się w kogoś, kogo gry piłkarskie całkowicie nie walą. No nieźle, tylko ja jeszcze nie za bardzo. Może spróbuję jeszcze raz. No i udało się, w końcu. Nie dość, że się pojawiliśmy we dwóch, to nie dość, że ja jeszcze na dodatek będę mógł porozmawiać merytorycznie w końcu z kimś o piłce nożnej, growej. Ja oczywiście jestem bezbłędny w recenzowaniu przeróżnych gier piłkarskich w szczególności, bo się znam na tym doskonale, znacznie lepiej niż koledzy, którzy potrafią grać tylko w jeden typ gier. Na przykład Tadeusz w zasadzie poza FPS-ami świata nie widzi. Nieprawda, ostatnio nigdy świata poza MOBA. A Miłosz tak naprawdę umie grać tylko gry dla dzieci. I w Warcrafta. I w Warcrafta, ale to rzadziej ostatnio. Już wystarczy mu jeden problem związany z graniem długo w Warcrafta i namiętnie. Ale tak naprawdę należy was wprost zapytać, jakie typy gier wy lubicie? No, jakie ty lubisz, Tadeusz? Znaczy ja nie lubię gier sportowych pewnych, zespołowych gier sportowych, tych, czyli piłka nożna, hokej, koszykówka. Resztę lubię. Siatkówkę też niechętnie.
Tak. Resztę to lubię właściwie prawie bez wyjątków. Jest bardzo mało typów gier, które mnie nudzą i nie bawią. Rany, ale wymyśliliście teraz trudne pytanie. Ja to tak, najbardziej lubię MMO. Nie ja się tego ukryć. Nie wiem dlaczego. Najbardziej lubisz Warcrafta, jeszcze raz. Ale ja grałem w różne MMO. Ale najbardziej lubię Warcrafta. Najbardziej lubię Warcrafta i w niego gram cały czas. Normalnie gram Warcrafta normalnie. Dlatego, że lubię takie gry, w których gra się z innymi ludźmi, jest ich dużo i gra się przeciwko komputerowi. I wtedy czujesz, że ktoś cię lubi. Jak wszyscy wiemy, główny temat, którego Tadeusz nie lubi, jeśli chodzi o gry, to poza grami sportowymi JRPG, których na pewno mnóstwo zobaczycie w czwartym sezonie Review Territory, które teraz sobie na pokrótce przypomnę. Nagle coś chłapie, rzuca ich po prostu w rurę, oni wypadają, w ogóle wypadają tak, jaskinia, jeden kanter, tam ich coś lutuje, wypada na nich robot, robot im daje takie dwie niebieskie kulki, pamiętaj, łykają demony, jakie demony. Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że jest jeden dwa JRPG, w które w życiu grałem i które mi się strasznie podobały, to było Suikoden i Final Fantasy VII. Oprócz tego to gardzę tym gatunkiem. Jak to żeśmy kiedyś powiedzieli, bardzo współczujemy ludziom, którzy się nim jarają. Przykro nam. Pierwsza wersja dla fanów JRPG-ów. Wyszła 13! 13 na 10! 158 na 10! Stary! Jak tam można farmić tak? I wersja dla reszty użytkowników konsol 7 na 10. No nie ma siły, żeby więcej dać. Dlaczego wy nie potraficie merytorycznie ocenić gry, tylko podajecie z czapy jakieś oceny zamiast poważnie do tego podejść? Tylko bałwanek jak... Ty, no a przepraszam bardzo, to jest program, który ma być merytoryczny jak ja, czy ma być zabawny jak Miłosz? Czy... Nie, ocena, chodzi nie o typ programu, oceny. Wydaje, czasem na przykład narzekacie na grę, ma słabą grafikę, ma coś tam, później grafika 8. Pojawiało się takie pytanie na forum. To mi się najbardziej podoba. Jest to naprawdę fajny tytuł, poetycko pokazany za pomocą różnych środków artystycznych, z rewelacyjną muzyką, z fajnymi scenografiami, warto, jak się mamy wyjątkowy talent, stary. Obydwaj potrafimy mówić o grze źle, a potem powiedzieć, że jest ona doskonała. Ej, no dlaczego? Jest naprawdę fajny tytuł. Powiedziałem tylko, że się fryzuje. No czasem się zdarza tak, że... Są różne odczucia. Idziesz na dyskotekę, mówisz słaba, ale... Ale wyrywasz, tak? No i ten. Nie, akurat rzadko się zdarzało tak, żebyśmy powiedzieli, że gra ma słabą grafikę i daliśmy jej wysoką ocenę. Ale nie, zdarza się co innego. Mówiłeś dużo, teraz ja mówię. Zdarza się tak, że gra generalnie, rzecz biorąc, jej części składowe są słabe, tak? Czyli ma słabą grafikę, słaby dźwięk, coś tam, ale jako całość jest fajna. Bardzo dobry tytuł, wciągający, rzetelnie wykonany, po wspaniałym filmie. Trzy. No więcej już chyba nie możemy dać. Nie, no, w ogóle z chęcią i z radością dajemy mu to trzy. Ja uważam, że jak ktoś chce merytorycznych ocen, to ma je potąd. I merytoryczną ocenę wystawić grze, to jest po prostu www.merytorycznaocena.pl. Agregat wszystkich możliwych ocen, sprawdźcie sobie. Byśmy musieli naprawdę, to by oznaczało, że w ogóle przestajemy się zastanawiać nad tym, co mówimy. My jesteśmy po to i tak sobie pomyślałem i się tyle tym jakby zajmujemy, że mamy dużo skojarzeń, dużo z różnych kulturowych rzeczy, jakichś naleciałości i ze z tego korzystamy. I to takie rzeczy, jakie my robimy, trudno wymyślić. Dzień dobry. Dzień serdecznie. Dobry. Chcieliśmy was bardzo, bardzo gorąco zaprosić na premierę kolejnego odcinka Review Territory, w którym między innymi Miłosz będzie zjadał kotki. Będziemy mówili o grach, które... Nie. Zwłaszcza Tadeusz, bo nie, Tadeusz jak zacznie myśleć, to ja już nie wiem co grzeje, czy te lampy wszystkie, czy ten jak twój mózg. Ty coś powiesz. Gdzieś białko ścina w gałkach ocznych. A jak ty coś normalnie powiesz, to mi się normalnie schodzą jąderka, tak mi to się podciągają z wrażenia. Ponieważ mój kolega Miłosz bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę, witając się z wami, także ja muszę też skończyć z przytupem. Więc i raz, i dwa. I raz, dwa, trzy. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni. Miłosz ma wszy. Były takie urocze czasy, kiedy Review Territory było grane nie w studiu, nie w jakimś bezpiecznym miejscu, sympatycznym, przyjemnym, tylko na korytarzu. Nie był to taki nietypowy korytarz, bo to korytarz w kanale plus cyfrowym, w siedzibie pięknej nowej budynku,
którym zresztą na tym korytarzu są grane również różne studia sportowe, żeby było zabawnie, nie byliśmy jedyni w tej kwestii. Pewne programy w ZigZapie też cały czas tam są grane. Rodacy. Obywatele. Mamy nowy stół. Mamy nowe studio, które lepsze jest od ich studia. Mamy stół, który jest lepszy od naszego i ich poprzedniego stołu. Mamy miejsca po przeciwnej stronie, które są lepszymi miejscami po przeciwnej stronie od ich miejsc o niecałe... Z tamtej strony 8%. Mamy też dużo nowych, lepszych gier. Ale my postanowiliśmy pewnego pięknego dnia, że przeniesiemy się ze strefy takiej czysto podziemnej, że tak powiem, twardej, ostrej. Hardkorowej, tak. Przeniesiemy się do świata, który będzie taki miękki, sympatyczny, przyjemny, esportowo. Wyimaginowany. Reasumując, nastąpił taki moment, kiedy postanowiliśmy przenieść Review Territory w wymiar wirtualny i stworzyć nasze własne... Naszą kuchnię! Pełną niespodzianek. Z tak. Dużym telewizorem. Piąty sezon oraz nowe studio wyróżniało się tym, że zabrali nam krzesła. Zajmiemy się grami, które były robione znacznie krócej, ale też wyszły całkiem fajnie. Rzucimy okiem na wyścigi, które całkiem oryginalnie podchodzą do tematu ścigania się tudzież wysadzania w powietrze. Jestem ci potrzebny w ogóle do czegoś w tym programie? Nie, właśnie dlatego jest kolejny pomysł, żeby od nowego sezonu... A miło, że już nie było. Jeszcze powiedzcie tak, Alide. Pozostając na etapie krótko, wy się spotykacie czasem. Tak, wielokrotnie się spotykaliśmy i było fajnie. Stykaliśmy się. Nie, tak naprawdę. Stykają się chłopcy czołami nie, bardzo dobra, często. Dobra, ujawniamy tą wielką, odwieczną tajemnicę Review Territory, którą pytacie zresztą w listach od zawsze. Nie, my się nie spotykamy poza Jesteśmy programem. Jesteśmy klasycznym przykładem znajomości pięcioletniej wirtualnej. Ale mamy kontakt. Znaczy, to mamy nie jest tak, że się nie... Najczęściej spotykacie się ze mną, a teraz wróćmy do tego, jak działaliście na stojąco. Solał, i pokażę... Ola, on nas w ogóle nam nie dał skończyć. Nie, to jest nasz program. To jest nasz program. Idź już stąd. Ja chciałem przeprosić. Już trudno. Jak już siedzi, to niech siedzi, jak mówi stary dowcip. Słuchajcie, a ponieważ dochodzimy powoli do końca, ja przygotowałem statystyki. Ale chwilę, jeszcze przypomnijmy ludziom, jak wyglądał ten okres wielkich zmian. Na stojaka? Tak. To jest gra dla osób, które lubią dobre party game, lubią się pozałatwiać i lubią się ścigać w takie proste, wesołe, radosne rzeczy na sieci, a nie w jakieś takie totalnie hardkorowe. Ja mam przekonanie głębokie, że w takiej prostocie to jest takie... prostocie siła. To nie jest takie podrywanie dziewczyny, jakby się takie proste, takie kucasz, tak? Tak, dokładnie. Tylko jakieś takie bardziej wysubliwowane. To jest tak po mistrzowsku zrobione, takie proste, zabawkowe produkty. Te twoje buty, one są takie ładne. Boże, jesteś były? Mistrzem problemu podrywu, po prostu takie na górze róże, na dole fiołki, bzykamy się. Tak wygląda miłość, jak dostaje stroke. Bo mi kazą czekać, pauzować, mi się tlen kończy. Chciałem powiedzieć, że w międzyczasie z takiego zwykłego programu zrobiliśmy się programem marką, tak jak firma Disneya i innych. Większy. Mamy kubki, koszulki, site internetowe, własny dział na forum, blogi. Ja miałem stalkera. Piszą. Tadeusz miał stalkera, który chciał się z nim ożenić, musiał pisać do Angeliny Jolie, jak ona sobie radzi ze swoimi. Ona mu odpisywała, potem go chciała adoptować. I z tej okazji też miały być kubki. Zaczynamy rozdawać nagrody, podpisywać się na nie swoich grach. No to już jest po prostu maszyna do robienia pieniędzy. Tadeusz podjeżdża furkami. Na całe szczęście te pieniądze trafiają do mojej kieszeni. Właśnie, tak to jest w branży porno. Że jeden zawsze stręczyciel wygrywa. Jeden jest od brania pieniędzy, a reszta się daje. I w ten sposób możemy płynnie przejść do statystyki. Ponieważ ja przygotowałem statystyki, bo policzyłem sobie, dowiedziałem się, ile już żeśmy nagrali programów. Nagraliśmy ich już 51. A jak zrobi ci, przepraszam, narzeczona kolację przy świecach z okazji pięciolecia znajomości, to już no kochanie. Mówię tak, kochanie. Kochanie. Chlebek 3 złote, mleczko 2,50. Nie, ale posłuchajcie, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Zakładając, że nagraliśmy 51 programów i zakładając, że każdy program trwał circa about 26 minut. Mieliśmy 1326 minut programu, 22,2 godziny programów. To prawie całą przy dobę. Założeniu, że circa about znowu mamy 8 gier na program, zrecenzowaliśmy 408 gier. Można powiedzieć, że 410 albo 400. Nie jestem pewien, bo tam czasem.
ale koło 400. Przez sekundę wydawało mi się, że jesteś mistrzem statystyk, lecz nie. Jestem lepszy niż Główny Urząd Statystyczny. Mamy 5 sezonów, teraz 6, czyli mamy więcej sezonów niż How I Met Your Mother, mój ulubiony osobiście serial, i parę innych popularnych serialów. Tyle samo sezonów co Lost, aczkolwiek Lost ma więcej odcinków. Mieliśmy trzech reżyserów. Koło 20 maskotek, to jest troszeczkę trudno powiedzieć, bo tak naprawdę one się tak pojawiały i znikały. Jedna z maskotek została buchnięta z biurka naszej koleżanki redakcyjnej, która miała później straszny dramat, żeśmy jej zajumali pingwinka. A potem ten sówkę czy pingwinka? Sówkę, która była tak huk, huk, bardzo fajna była sówka. Spójrz, jak zacznę z głupia frant. Ta, 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 ta. Chciałeś to? Ładnie. No taki performance przygotowałem na tę rozmowę przez względu na mój do ciebie szacunek. A ty, Tomek, co przygotowałeś? Właśnie, Tomek, przygotowałeś się do tego programu jakoś w ogóle? Nie. Tomek, no właśnie. Mi reżyser powiedział, wolno, no. Mi reżyser powiedział, że mam tu przyjść, bo dzieci za mnie ciągnęli łacha. Ciągnęli łacha. To się teraz tak nazywa? Ja znałem trombacza. Znaczy, nie, wspierać trombacza albo cofać bułgara. Dynamizować ślimaka. Słyszałem o karceniu prezesa również. Karcenie prezesa? Dobre, tego nie znałem. Klepać bohatera przede wszystkim. Twoja stara... Stary, to nie topesz. Pracuje w walcowni. Twoja stara nie ma kolan. Twoja stara ugniata kalanami kapustę. To już było. Twój stary... Twoja stara ma próchnicę. Twój stary jest twoją starą. No i tak te 5 lat minęło prawie, że jak jeden dzień, kiedy na początku byliście bardzo przestraszeni, a teraz jesteście tak fenomenalnie rozkręceni, że nie da się was uciszyć. I niestety ten specjalny... To ty nas stworzyłeś, szatanie. Tak, ja i nasz nowy reżyser, którego nie będziecie mieli okazji nigdy zobaczyć, bo on się wstyda majestata i nie chce wychodzić przed kamerą. Trudno mu się dziwić. Ale powiedzmy sobie uczciwie, pojawia się za to w obcych czasopismach na zdjęciach. Oraz w amatorskich filmikach na płatnych serwisach internetowych. Tak. I ma teraz jedną kamerę mniej, bo mu Miłosz rozwalił. Chciałem wam bardzo podziękować za te 5 lat ciężkiej pracy na rzecz Hypera i swojego review terytory. Prosimy. Zostaliście naszą główną marką eksportową. Planujemy was wysłać na Księżyc, uznając, że tam jeszcze was nie było. Bo poza tym to już pewnie wszędzie byliście. Na każdym ekranie każdego komputera, w każdym domu gracza w tym kraju. Tak. Na każdym telewizorze każdego, kto lubi gry. Tak. I nawet w obcych stacjach telewizyjnych. No ale niektórzy pracują, żeby być lepszymi ludźmi, a inni po prostu się zorientują na starość, że nie mają nic oprócz pieniędzy. No. Bo my to robimy tak naprawdę, i to mówimy naprawdę teraz, naprawdę, bo my to robimy dla was. Dokładnie. A my mieliśmy o grach jeszcze powiedzieć. Jakich grach? To są jakieś gry. Będzie Splinter Cell. Będzie o smokach i o Alicjach, o filmach. I o samolotach. I o gitarach w Van Halenach i AC/DC. Musiałem. Tak, warto. Dla kogo? Twojego starego. Cześć, tato. Nadszedł najsmutniejszy moment w każdych urodzinach, czyli ich koniec. Dlaczego? Wszyscy wychodzą, bawisz się prezentami, jest super. A tym razem wyjątkowo, tak naprawdę, wy będziecie mogli się pobawić prezentami, ponieważ zgodnie z zapowiedzią pan Tadeusz i pan Miłosz postanowili ufundować wam nagrody. A tak naprawdę ufundowały firmy nasza, czyli Hyper, a także CD Projekt i Ubisoft, bo będą gry, które Miłosz i Tadeusz osobiście podpiszą. Własnoręcznie. Więc ślijcie życzenia. Już pewne do nas doszły, są niezłe, więc macie naprawdę wysoką poprzeczkę do przeskoczenia. Czekamy hypermałpa.cplus.com.pl, a wyniki? 12 grudnia. Zapraszamy na następny program. All we are saying is be, give peace a chance. Give halo a chance. All we are praying. Dobra, bo teraz mieliśmy ten fast start, co zawsze jest. A tak! O, idzie do ciebie dźwiękowiec. Teraz dostaniesz zwiniętą dłonią w kłębek się, żeby żuchwę. Lubisz moje uszy. Strasznie. I już nigdy nie będziesz dmuchał w tę stronę. Źle, tak? Powstrzymam się od komentarzy. Chyba jesteś po szkole teatralnej jakiejś. Żuwi. Chyba był koniec tego materiału. We'll be right back.
Kurde. Górne 5. Dolne 5. Żółwik. Martwy żółwik. Nara.